Z nami jest trener Błękitnych, Tomasz Grzegorczyk. Panie trenerze, przede wszystkim gratulacje. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Dla nas to było spotkanie z charakteru bardzo trudne, ze względu na to, że przydraszył się nam taki dołek, gdzieś 3 spotkań bez zwycięstwa i dotkliwe ze Stalą Rzeszów u siebie. I widać było po chłopakach, że bardzo gdzieś są spięci. Dla nas przede wszystkim było najważniejsze zagrać na zero, to się udało. Ja uważam, że kluczem dzisiaj do tego sukcesu, no bo to niewątpliwie sukces po 3 porażkach, 3 punkty w Ostródzie, gdzie fajnie wystartował Sokół Ostróda w tej drugiej lidze jako Beniaminek z fajną ilością punktów. To przede wszystkim gra obronna tym kluczem była do tego, żebyśmy stąd punkty wywieźli. Byliśmy zdecydowanie zdyscyplinowani od samego początku, agresywni, bez piłki, ustawiliśmy się kompaktowo. Założyliśmy sobie gdzieś ten plan meczowy tak, żebyśmy przede wszystkim zabezpieczyli swoją bramkę, ale nie grali pasywnie, tylko grali aktywnie, bronili aktywnie i wyprowadzali atak szybki. Uważam, że w pierwszej połowie ku temu już było 2-3 sytuacje przed tą bramką jeszcze do tego, abyśmy strzelili bramkę. Udało się, Przemysław Brzeziański wie, gdzie bramka stoi, do tego też gdzieś ściągnęliśmy go w końcówce tego okienka, strzelił dzisiaj 2 ładne bramki, druga ze stałego fragmentu gry i uważam, że zasłużenie dzisiaj wygraliśmy. Byliśmy zespołem zdecydowanie zdeterminowanym, sfokusowanym na to zwycięstwo. Pokazaliśmy charakter od pierwszej minuty i cieszymy się z tego zwycięstwa, bo troszeczkę możemy odetchnąć i popatrzeć gdzieś tam optymistycznie do następnego pojedynku do soboty z Hutnikiem Kraków siebie. Dla pana to był szczególnie trudny tydzień, bo porażka w zeszłym tygodniu, teraz bolesna porażka w środę. Łatwo się było pozbierać po takich serii? Ja uważam, że każdemu trenerowi nie jest łatwo, obojętnie jaka to liga, czy druga liga, czy ekstraklasa, po takich porażkach, no ale dlatego jesteśmy trenerami, dlatego ciężko pracujemy, analizujemy, rozmawiamy z zawodnikami i też jesteśmy motywatorami tych zawodników. Dzisiaj uważam, że no, to jest nasz sukces wspólny całej drużyny, całego sztabu, że udało nam się wywieźć te 3 punkty. Też nie popadamy, broń Boże, w hura optymizm. Jesteśmy młodą drużyną ze średnim wieku 22 lata. Oprócz Mariusza Rzepeckiego, który ma 36, to jest bardzo młody blok obrony, 20, 22, 24 i 20, plus rzeczywiście młody zespół, który popełnia błędy i tą młodość ma do siebie, że po prostu gra w kratkę i do tego trzeba też mieć cierpliwość, trzeba być konsekwentnym. No ale uważam, że dzisiaj to jest zasłużone zwycięstwo i ciężko na to pracowaliśmy. Mówi pan, że ma pan młodą drużynę, bo tak faktycznie jest. Można się było spodziewać przed meczem, że to pańska drużyna będzie popełniać te błędy, zwłaszcza tak jak my w obronie. Nasza drużyna no, nie ustrzegła się tego błędu, a pańska no, w zasadzie tego błędu nie popełniła. To tylko pokazuje, ile jakby w piłce znaczy nastawienie i ta strefa taka mentalna też zawodników, tak? Jeżeli jesteś skoncentrowany, skupiony na swoim zadaniu i dzisiaj moi zawodnicy tak byli. Tacy byli i uważam, że no, po takiej porażce podnieść się i zagrać na zero, no to nie tylko wymaga charakteru, ale przede wszystkim też tego skoncentrowania i skupienia. I dzisiaj to pokazaliśmy i uważam, że no, młoda drużyna popełnia błędy i przydarzały się nam błędy kuriozalne wręcz w ostatnich 3 pojedynkach, gdzie przegraliśmy wysoko i to pokazuje, no, na ile ta jeszcze praca musi iść w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o grę obronną, no ale dzisiaj się wybroniliśmy, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję bardzo za rozmowę, gratulacje i chyba autobus będzie wesoły. No na pewno do Stargardu mamy ładną drogę, na pewno będzie wesoły, bo ja uważam, że no, chłopcy po takim gdzieś tam dołku zasłużyli na to, żeby się cieszyć. Gratulacje. Dziękuję bardzo.